Siemane maneczko, ja jestem Manega, dzisiaj witam was w pierwszym odcinku z gry Earn to Die 2. No i słuchajcie kochani, to jest pierwszy odcinek z nowej serii. Jak wiecie albo nie, ostatnio skończyliśmy serię ze skoków narciarskich, bo tam już nic nowego dla nas nie było. No i pytałem was tam bardzo mocno, jaką nową gierkę chcielibyście zobaczyć na kanale. Było bardzo dużo różnych propozycji, ale jedną z często powtarzających się gierek było Earn to Die 2. Ja już dawno chciałem to nagrać, więc pomyślałem, że będzie to najlepszy czas, żeby właśnie taką serię rozpocząć. Oczywiście to, czy ta seria zostanie, czy nie, zależy tylko i wyłącznie od was. Ostatni odcinek ze skoków, tak oto oceniliście. 4600 łapek, naprawdę, niesamowity wynik. Dlatego umówmy się tak, tutaj jest Earn to Die 2, więc 2 plus pół to 2500 i zostawiacie tyle łapek. I lecimy z kolejnym odcinkiem z Earn to Die 2. Wtedy pewnie co kilka dni będzie pojawił się nowy odcinek i przejdziemy tą gierkę. Nie mam pojęcia na ile ona jest, ale wiem, że jest naprawdę fajna. Kiedyś uwielbiałem za dzieciaka tego typu gierki, tak jak mówię, już kiedyś miałem ją na oku, ale kto inny akurat tym nagrywał, więc ja dzisiaj zaczynam tą serię, wy zaczynacie zostawiać lajki, a my zobaczymy, o co tutaj chodzi. Dobra kochani, mamy jakiś filmik, mamy faceta i goniącego go zombiaki, więc tutaj właśnie o to prawdopodobnie, znaczy wiem już nawet, że o to będzie chodziło, my będziemy kierowcą samochodu opancerzonego, który będzie musiał sobie poradzić w świecie pełnym zombiaki. Okej, uwaga wszyscy survivorzy, base speaking, Exodus, we can't hold back anymore, nie możemy się dalej bronić. Kurde, nasz ostatni samolot właśnie wyjeżdża i musimy się uciekać i polecimy co? Head there now. Okej, czyli oni będą lecieli w następny punkt, do którego my jako osoba ocalała będziemy musieli się dostać i potrzebujemy samochodu. I w tym momencie jest dzień pierwszy, startujemy z tego punktu w lewym górnym rogu i musimy dojechać do X-a. No i rozumiem, że po prostu przez kilka dni będziemy musieli dojeżdżać jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej. I to będzie fajne w tej gierce i mam nadzieję, że faktycznie takie będzie. Ostatnio nie było takich gierek dużo na moim kanale, właśnie takich odcinkowych, ale ja naprawdę bardzo tęskniłem za czymś takim, bo nie wiem, była kiedyś seria z Burrito Bison czy z Inside, no kiedyś naprawdę było dużo takich serii, ale ostatnio troszeczkę to zamarło. Ale nieważne, musimy tutaj z tego co widzę ulepszyć swój kanister, tak? Czyli tutaj mamy, tak, fuel tank, czyli nasze paliwo, znaczy zbiornik na paliwo. Zarabiamy pieniądze, kupujemy ulepszenie, to już widzę jakaś broń, to bym chciał, no i klikamy go i jedziemy. Tak, oczywiście sterujemy tutaj, ja gram na telefonie akurat, więc no to, ale nie ma hamulca z tego co widzę, więc tutaj tylko gazu dodajemy. Nic innego nie mamy. Gdzie mamy paliwo? Mamy paliwo tam na dole. Okej, tutaj jeszcze jakąś rakietę mamy, nie wiem do końca o co chodzi. Ile przejechałem? Czy tutaj jest gdzieś to pokazane? Na razie nie. Ale musimy po prostu jak najdalej, z tego co rozumiem, pojechać na początku na pewno. A, mamy taką mapkę. Mamy dwie stacje paliwa i na koniec samochód. Ale już nam się skończyło paliwo. Czyli tutaj na początku będziemy jeździli cały czas, cały czas, cały czas. Zarabiali pieniądze, bo tutaj za dystans mamy pieniądze, za ilość zombiaków i za taką średnią prędkość. Zarobiłem 29 dolarów i za to będę mógł sobie kupić nowe rzeczy. Tylko z tego co widzę, a, stać nas nowy silnik. Okej, no na razie wydaje mi się, że wszystkie ulepszenia opłaca się kupować, ale wy koniecznie napiszcie mi, jakie opłaca się najbardziej. Czy można coś kupić za pieniądze? Oczywiście, że można. Raczej nic nie będę kupował, chyba że ten double money sobie kupimy, ale na razie wydaje mi się, że ta gra jest na tyle fajna, że i bez tego damy sobie radę. Dajcie też znać, czy chcielibyście bardziej te odcinki pocięte, czy może mniej pocięte. No i oczywiście jakieś porady, czy powinienem cały czas trzymać gaz, czy nie cały czas. No wydaje mi się, że cały czas jednak, bo to takie jest logiczne. Ale okej, jedźmy jak najdalej. Paliwa jeszcze mamy i chyba pojechaliśmy dalej niż byliśmy wcześniej. Tak, tutaj był nasz rekord, więc właśnie go ominęliśmy, ale to dzięki nowemu silnikowi. Dobra, już teraz paliwo nam się kontrolka zapaliła. Tu jest jakiś wielki zombiak, okej. Ale pojechaliśmy naprawdę dalej. 147 feet, bo to oczywiście Ameryka. I teraz zrobiliśmy 41. Co da nam tutaj? Nie wiem, co to jest układ napętowy. Transmission, czyli skrzynia biegów, jeżeli dobrze to rozumiem. Ale ja chyba będę wolał zarobić na większy zbiornik paliwa. Dobra, mamy już większy zbiornik paliwa, więc ja go sobie właśnie w tym momencie kupuję. No i tutaj również kolejne pytanie do was. Jezu, jak już szybki jestem. Czy, bo nie wiem, aha, nie, dalej jest dzień czwarty. Myślałem, że po prostu tak jakby jest dzień ten. Ale no pewnie, żeby jakby przejść do następnego etapu, następnej mapki czy coś w tym stylu, muszę dojechać do tego samochodu. Wtedy zostanie lepszy po prostu samochód. Tak to rozumiem i dajcie znać, jak chcielibyście to zobaczyć. Czy właśnie po jednej takiej całej mapce. Wydaje mi się, że to najbardziej logiczne. Więc dzisiaj postaram się... Oj, tutaj coś mi się pali samochód. Chyba troszeczkę dostałem czymś. To te duże zombiaki chyba są takie wkurzające, co? Tak, ale pojechałem naprawdę, naprawdę dużo dalej. No i to mi się
podoba. 48 już zarabiam za jednego rana, więc spoko. Zobaczmy, co możemy jeszcze kupić. To jest właśnie ta skrzynia biegów. Tutaj mamy koła, czyli będziemy bardziej przyczepni. To jest całkiem spoko. Mamy oczywiście broń, która pewnie nam się przyda. Mamy też boosta. No i boosta w tym momencie kupię. Mamy też wagę. Po prostu redukcja wagi, a to jest armor. Okej, czyli będziemy jakby mniej damage dostawali. Tutaj nie wiem, czy to tak działa. Okej, gdzie jest boost? A tam. Dobra, użyjemy boosta teraz, czy kiedy? Nie, myślę, że jak będziemy wylatywać. O, teraz na przykład. Boom, boost. O Jezu, ten boost jest naprawdę mocny. Okej, mamy też, on ma takie jakby swoje paliwo, ale dzięki temu wjechaliśmy na wyżej położony pokład. I to mi da pewnie coś, że łatwiej będziemy po prostu przejechać, bo tam były te górki, doliny i tak dalej. No i teraz jestem, nie, jeszcze nie jestem dalej niż byłem. A gdzie mogę widzieć, jaki jest damage mojego samochodu? Czy muszę to patrzeć tak czysto, czysto teoretycznie, patrzeć na swój samochód i widzieć, że na przykład tutaj mi poszło słabo, a tu mi poszło dobrze. Nie wiem, ale jest naprawdę przefajnie. I zobaczcie, już prawie dojeżdżam do stacji. No nie, no paliwa właśnie, w tym momencie mi się dopiero skończyło, ale przejechałem naprawdę dużo, dużo dalej. Co mi się może przydać najbardziej? Wiecie co? Ulepszę silnik po raz kolejny. Wiem, że pewnie można inne rzeczy, ale zobaczcie, jak teraz będę szybciutko jeździł. W którym momencie boosta używać najlepiej? Wydaje mi się, że jak rozjeżdżam te zombiaki, żeby nie wyhamowywały mnie tak mocno. Albo na przykład jak rozwalam te jednostki. Okej, jestem tutaj, więc tutaj mi się na pewno to przyda. Na razie jeszcze tego boosta. No już nie mam praktycznie w ogóle, więc... No już nie mam w ogóle, okej. Ciekawe. Ej, popsuło mi się! Popsuł mi się samochód, no drodzy państwo, ale tak naprawdę kiedyś to... jest taka jeszcze Hill Climb, tak się nazywa ta gra, kiedyś strasznie, strasznie w to no life'iłem. Nie jesteśmy na armor niestety, no ale spokojnie, zarobię sobie, bo tutaj zaczynam mieć właśnie problem już z tymi dużymi zombiakami, które niszczą mi pojazd. To jest problematyczne. Pobiłem rekord i to tak dość mocno, zobaczcie, no już naprawdę pojechałem znowu dużo dalej. 71, teraz mi będzie stać na armor, więc go sobie kupię, bo faktycznie bez armora będzie ciężko. A, bo tu mamy tylko tak jakby, w tych niektórych mamy tylko 3 możliwości ulepszenia, w tych mamy oczywiście dużo więcej. Mogę dostać 68 więcej kasy za obejrzenie reklamki, więc ja to sobie szybciutko zrobię i widzimy się w następnych zakupach. Faktycznie dostałem, więc teraz kupmy sobie co? Ja myślę, żeby kupić sobie więcej paliwka. No i tyle. I patrzcie, jak mam teraz piłę z przodu. Dobra, teraz to przez te zombiaki to ja będę się po prostu przejeżdżał jak przez masełko, jak to mówią. No bo ta piła z przodu to faktycznie zaczęło to wyglądać całkiem fajnie. No i teraz powinno być już dużo, dużo łatwiej. Myślisz, że pobiję rekord? No muszę pobić rekord, bo mam tyle nowych ulepszeń, że rekord to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. Może nawet do pierwszej stacji dojadę. Jak dojadę do stacji, to co? To całe paliwo mi tankuje? Raczej chyba to by było zbyt OP, ale... Też może być tak, no. Rekord pobity, ale nie, do stacji nie dojadę na pewno. Chociaż ej, myślałem, że już dawno mi się to paliwo skończyło. Zobaczcie, jeszcze jadę i dopiero teraz. Więc jeszcze kilka ulepszeń i będziemy w domu. Dobra, ulepszmy sobie w końcu tutaj tą skrzynię biegów. I do tego ulepszmy sobie jeszcze raz boosta, żeby mieć po prostu więcej jego i jedźmy. Dobra, kupmy jeszcze redukcję wagi i do tego kupmy jeszcze koła lepsze. No i na razie całkiem dobrze to wygląda. Właśnie, mamy też inne samochody. Tutaj mamy takiego za pierwszy level, za drugi taki, za trzeci taki. Czyli naprawdę mnie to cieszy. Dobra, zbliżamy się do rekordu. Paliwa jeszcze całkiem spoko zostało. Piła jeszcze na miejscu, bo ostatnio piła mi odpadła po prostu. Dobra, teraz troszeczkę się popsuł ten samochód. Ej, ale... Kurde, no nie, gdybym był bardziej rozpędzony, to może bym nawet dojechał do tej stacji. Zobaczcie, jak mało... Dojeżdżam do stacji, czy nie? Nie, Jezus, jak blisko! Dobra, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Teraz ulepszamy co? Ulepszmy paliwo. Ulepszmy sobie paliwo, to myślę jest najważniejsze. A, mogłem zarobić więcej pieniędzy, zapomniałem. I jedźmy po rekord, po pierwszy milestone, czyli po pierwszą stację. Właśnie teraz to osiągnę. Jedziemy po ten rekord. Jeżeli nie teraz, to kiedy? Jeżeli nie teraz, to nigdy, jak to mówią. Jesteśmy już blisko, paliwa mamy tak całkiem znośnie, bym powiedział. Powinno wystarczyć, proszę. Nie, no musisz wystarczyć. Udało się. Dobra, będziemy paliwowali. Będziemy tankowali, tylko ile nam to zatankuje? A nie, dobra, mamy checkpoint, czyli teraz odtąd będziemy startować, czyli o to chodzi. Dobra, bo troszeczkę przesadziłem z tym tankowaniem, to nie jest tego typu gra, ale i tak jest dobrze. Oj, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Jesteśmy troszeczkę bliżej celu, więc spoczko, przejdźmy do garażu. No i co, kupmy sobie przed kolejną podróżą więcej boosta. No i lećmy. Okej, mamy drugą mapkę, coś czego jeszcze tutaj nie widzieliście. Niedużo się... Ojejku! Dobra, chyba się
przegrałem. Niedużo się to pewnie różni od tego, co było tam, ale tutaj mamy taki niebezpieczny fragment, dokładnie tutaj, w którym można przegrać, czyli jak już gdzieś można przegrać, znaczy to, że mapka jest zdecydowanie trudniejsza. Mamy więcej boosta teraz, więc no nie, no jest trudniejsza. Zobaczcie, tutaj jest takich dziwnych przeszkód, ale wydaje mi się, o, tu jakieś nawet bomby są. Kurde, nowe typy zombiaków. Miałem już boosta, więc będzie tutaj problem, ale mam jeszcze całkiem sporo paliwa, więc jeszcze tak do połowy wydaje mi się, że spokojnie przejdziemy, ale tutaj zdecydowanie będzie trzeba pomyśleć o armorze, o silniku, żeby szybciej przez te wszystkie przeszkody przejeżdżać, bo tutaj zobaczcie, ile tego jest. Naprawdę masa, jest bomba, no i bomba naprawdę mnie uszkodziła, zabrała mi piłę mechaniczną i paliwo również się w tym momencie kończy, więc ile zarobię? 139, czyli lepiej niż tam. No ale jest ciężko. Zróbmy sobie więcej armora. Wydaje mi się to całkiem niezłym tutaj niezłym zarobkiem. No i co? Ja lecę dalej oglądać te klamki, potem coś jeszcze sobie kupimy. Aha, i do wszystkich osób, które będą mi mówiły, że mano, przecież ta gra jest na Steamie albo na internecie, czemu nie grasz? Ja wiem, że tam też jest ta gra, ale ja głównie nagrywam gry mobilne do siebie, więc dlatego nagrywam na telefon, żeby moi widzowie mogli również sobie pobrać za darmo, bo na Steamie to kosztuje, i pograć. Mamy kolejną kasę i teraz tak, co za to kupić? Ja za to kupię, wiecie co? Za to kupię coś takiego i do tego kupię coś takiego. Widzicie, jakim jestem tutaj Januszem biznesu? Dwa ulepszenia w cenie jednego. Dobra, rekord pobity, jeszcze trochę przejedziemy i powiem wam, znalazłem fajny skrót, który zaraz wam pokażę. No ale tyle, no kurde, ja bym chciał troszeczkę więcej pozarabiać. Teraz kupię sobie lepszy silnik. Wydaje mi się, że silnik w tym momencie jest dla nas bardzo ważną rzeczą i widzimy się przy skrócie. Dobra, mówiłem coś o skrócie i to zaraz gdzieś tutaj będzie. Tu tutaj był ten zjazd, o dokładnie. Wjeżdżamy tutaj, teraz tak, lecimy, boostujemy i tutaj też lecimy i patrzcie, jakie to będzie piękne. Chociaż tutaj boost był troszeczkę useless chyba. Tak, ojejku, tutaj uderzyłem dość mocno. Ale mamy jeszcze troszeczkę boosta, więc znowu pobijemy rekord. Patrzcie, odpada nam już piła, więc tutaj będzie ciężko z taką piłą. Już nam odpadła, ale pobijemy znowu rekord, ojoj. Wjedź tu, proszę, proszę, wjedź. Jeszcze mamy trochę paliwa, więc możemy jeszcze trochę podjechać. Ale silnik naprawdę jest super, super ulepszeniem, bo daje wam naprawdę dużo, dużo dalszy lot. No i 167 dolarów i takie zarobki to ja już rozumiem. Tylko co za to teraz kupimy? Ja bym za to teraz kupił, pozbierałbym na broń. Co wy na to? Mamy to! Nasza pierwsza broń, no i to mi się podoba. To powinno nam pomóc całkiem, całkiem przyjaźnie. Zobaczcie, jak teraz tanio. Jest pierwsza broń tak duża, teraz tanio. Nie rozumiem. Dobra, reklamki obejrzane i co teraz ulepszyć? W sumie stać nas na dwa całkiem spoko ulepszenia. Tak mi się wydaje. Tak, stać nas. Kupmy sobie to i kupmy sobie to. I teraz. No może nie dojedziemy do następnej stacji, ale rekord na pewno. Okej, zobaczmy jak... Zobaczmy, jak działa ta broń. Okej, czyli strzela po prostu. A ile będziemy ulepszali, tym będą większe. Tylko ja bym na przykład wolał, żeby on strzelał do tych takich cięższych zombiaków, bo już na przykład nie mamy amunicji. No i tutaj może to być problematyczne. Może to być problematyczne, bo jak widzieliście na przykład tutaj, tutaj były te takie większe. O, w ogóle tutaj się naprawdę opłaca jechać. Były większe zombiaki, tutaj już było ciężej z nimi. A z takimi małymi jakimiś nowicjuszami to nie jest aż takie ciężkie. Już nam się piła odhaczyła. No nie, no muszę na pewno... Osom! Co to jest było? Znaczy, co to jest? Co to było? Osom, ja czegoś takiego jeszcze nigdy nie miałem. Dziwne. Mamy w ogóle boosta? No boosta nie mamy, ale mamy bardzo dużo paliwa jeszcze. To jest mega dziwne, więc... No nie, no może nie bardzo dużo, no ale jeszcze tak troszeczkę mamy, więc spokojnie sobie podjedziemy. Musimy jechać, panie i panowie. Jezus, gdzie ja jestem? Na jakieś tej wyżyny poleciałem. Przecież ten skok stąd to będzie trwał 12 godzin. No na szczęście nie. Ale rekord będzie? Tak, już jest nawet po rekordzie, a paliwa, no już niedużo, no już niedużo, no i więcej nie pojedziemy, ale zawsze do 300 metrów dalej i w tym momencie ulepszmy sobie co? Kolejną broń, żeby jeszcze więcej mógł strzelać? Trochę mi się to wydaje takie bezużyteczne, ulepszmy sobie silnik. Dobra kochani, jest rekord, mam jeszcze sporo paliwa, znaczy no sporo to może nie, ale miałem jeszcze sporo boosta, no i zobaczcie, ten rekord jest naprawdę taki obfity rekord, no tutaj już niewiele naprawdę zabrakło, żeby... dojechać do kolejnej stacji. Myślę, że w tym na pewno pomoże więcej boosta. No i niestety na nic więcej nas nie stać, chyba że obejrzę sobie reklamkę. Tak też zrobiłem i ulepszmy sobie jeszcze tutaj skrzynię biegów. Lećmy z tym. Dobra, powiem wam, że to będzie taka... Myślałem, że to będzie taka szybka gierka, którą wiecie, 20 minut i gotowy odcinek, a już tutaj pół godziny nagrywam, ponad. A jeszcze nawet nie zrobiłem chyba połowy, więc... No, ciężko, może być naprawdę ciężko. Ulepszymy sobie więcej boosta, to na pewno. I na co nas jeszcze będzie stać potem? Ulepszyłem tego boosta? Ulepszyłem. Będzie nas stać jeszcze na przykład na redukcję wagi, więc czemu nie? Pieniądze uzbierane, czas ulepszyć ostatnie rzeczy i w końcu polecieć do następnego checkpointu, bo już naprawdę bardzo mało brakuje. Oczywiście silnik
Na maksa go jeszcze nie będę ulepszał. O, kolejna reklamka. Więc oczywiście kolejne ulepszenie to będzie tutaj tank, żeby mieć więcej paliwa. W końcu ostatni armor, czyli będziemy już mieli na maksa nasz armor. No i widać, że jest już naprawdę fajny. Do tego kupmy sobie więcej boosta. No i to wszystko, co możemy kupić z takim zestawieniem. Na pewno dojedziemy do kolejnej stacji. Tak więc dobra, pokażę tutaj całą naszą podróż. Jak widzicie, rekord jest naprawdę tuż, tuż przed stacją. Tutaj nie ma co już wam nie pokazywać, no bo wy widzieliście to pewnie w urywkach. A tutaj przejadę z wami całą. O, tutaj nigdy nie miałem takiego problemu, jak miałem teraz. Ale dobra, tutaj boosta. W sumie jakoś nie mamy dużo więcej boosta. Tutaj trzeba pamiętać, żeby zjechać. Tutaj troszeczkę jest fajniej, troszeczkę szybciej. Nawet dużo szybciej niż tam na górze. Bo tam na górze jest bardzo dużo tych drewnianych rzeczy, które mega was tutaj, no wiecie, hamują po prostu. Ale tutaj już połowa, ja mam jeszcze no połowę baku praktycznie, więc nie ma co się martwić. Tylko martwię się, co będzie później, bo niektóre rzeczy już mamy wymaksowane, to fakt. Ale niektórych rzeczy jeszcze nie. A zobaczcie, na razie te dwie stacje dzieli mniejsza droga. No w sumie te dwie stacje to jest tak jakby ta jedna ostatnia droga, no troszeczkę mniej. Ale no i tak to jest mega długo, więc to mi się nie podoba. Niestety zużyłem też całego boosta, nie? Pomyślałem, mogłem troszeczkę na koniec zostawić. Ale mam jeszcze naprawdę masę paliwa, więc kompletnie o to się martwić. Wydaje mi się przynajmniej, nie musimy, nie mamy też piły, więc a, zaczyna się robić niebezpiecznie. Ale zobaczcie, ile jeszcze paliwa zostało. Tutaj już za tym czarnym prawdopodobnie jest stacja. Tak jest, wjeżdżamy i mamy to. Kolejny checkpoint, już tylko prosta droga do finału. 23 dzień, mamy kolejną dróżkę zrobioną. No i zobaczmy, myślę, że w tym momencie ostatnie ulepszenie do silnika może być całkiem okej. No i zobaczmy, jak daleko będziemy musieli pojechać, czy ta droga będzie na tyle prosta, że uda nam się to zrobić nie maksując auta, chociaż wątpię. Wydaje mi się, że po prostu będziemy musieli to auto wymaksować, żeby móc dojechać do samego końca. No jestem nawet tego więcej niż pewny. Chociaż na razie ta droga tutaj przynajmniej nie wydaje się być jakaś ultra trudna, więc być może będzie po prostu troszeczkę łatwiej. No ale na pewno jest to tak zrobione, że trzeba to auto wymaksować, żeby dojechać do końca. Inaczej to nie miałoby sensu, ale powiem wam naprawdę, no tak z godzinę, żeby ten jeden poziom zrobić, trzeba poświęcić. Więc ja myślałem, że ta gierka będzie jakaś ultra łatwa, ale też nie wydaje mi się, żeby był sens dzielić dla was te levely, na przykład jeden level na dwóch czy tam trzech odcinkach. To wiecie, z mojego punktu widzenia YouTube'owego takiego, to by było nawet okej, ale z waszego to by było nudy, więc zróbmy także jeden poziom na jednym odcinku, chyba że napiszecie mi, że to na przykład potem jest niemożliwe, czy coś w tym stylu. Ale zobaczcie, jesteśmy już w połowie drogi, no baku już praktycznie nie mamy paliwa, ale reszta wygląda jest spoko. Zostało mi jeszcze bardzo dużo tutaj tego paliwa rakietowego, zostało mi jeszcze dużo zbroi, w tym momencie odpadła mi praktycznie cała, więc spoko. Wydaje mi się, że z kilkoma jeszcze ulepszeniami da się spokojnie dolecieć do końca, ale jest na pewno trudniej. No mniej więcej w połowie skończyliśmy, więc no, okej, jeszcze kilka ulepszeń. Będzie ulepszenie na pewno tutaj tego zbiornika z paliwem. No i powinniśmy dojechać. Ogólnie jeszcze 13 ulepszeń nam zostało, więc zrobimy to, spokojnie. Dobra kochani, postanę tutaj i przez, nie wiem, 15 minut oglądania reklam, bo lepiej mi to wychodzi niż granie. A tutaj Gabi śpieszy z obiadem, mówi: Manu, kończ te nagrywki, bo obiad. Więc mówię, dobra, kończę. No i mamy w tym momencie na maksa Extra Engine Power Added. O, spoko, mamy na maksa ulepszony nasz samochodzik. I bardzo mnie to cieszy, bo w tym momencie przejdzie... O Jezu, jakie to szybkie. W ogóle mamy też ulepszoną broń, więc teraz mamy ile? 30 strzałów. Ale, o, teraz chyba tylko strzela w te lepsze zombiaki. Czy mi się wydaje? Nie, chyba tylko strzela w te, które widzi. Ale nieważne, chodzi głównie o to, że tak mi się wydaje, bo wcześniej też jeździłem, już jak miałem prawie ulepszony na maksa samochód i wcale, zobaczcie, dokąd dojechałem, więc wydaje mi się, że tutaj poza tym, że trzeba mieć ulepszony samochód, trzeba też troszeczkę dobrze jeździć, tak mi się wydaje, bo zobaczcie, ja w tamtej grze nie jechałem zbyt dobrze i pod koniec nie miałem ani armora, ani tego silnika, no nic praktycznie nie miałem, a tutaj, jak widać, powinno chyba się lepiej właśnie takie się na przykład nie wpadać w beczki wybuchające i tak dalej, i tak dalej. Tak mi się wydaje, że tutaj nie tylko moc auta, tak jakby, że mało ulepszonym autem można pojechać lepiej, znaczy dobrze, jeżeli potraficie jeździć, na przykład właśnie nie uderzacie w takie ściany i nie spadacie z takich wysokości, bo tutaj na przykład widzicie, kawałek armora po prostu mi odleciał. Mamy już, jesteśmy już out of boost, ale tutaj leciliśmy dość długo. No i zobaczcie, czy to będzie takie oczywiste, że my to przejdziemy? Nie do końca wiem. Właśnie, spadłem z bardzo wysokiej, tutaj wysokiej wysokości. No spadłem z dużej wysokości i oderwała mi się piła mechaniczna. I dopiero w tym momencie jesteśmy na naszym rekordzie. Ale, no nie no, mamy jeszcze na tyle chyba dużo paliwa, że powinniśmy dać sobie radę. Chociaż kolejna bomba nas wybuchła i my już w tym momencie się palimy, więc...
Może wcale nie będzie aż tak to oczywiste, że to wygramy, to jest dokładnie to, o czym mówiłem. Że poza samą tutaj paliwem trzeba też dobrze jeździć, ale mam nadzieję, że mi się to uda, bo zrobiłem awesome i w sumie już niedużo brakuje, ja paliwa mam jeszcze sporo, więc proszę, chcę to skończyć. Nagrywam to już grubo ponad godzinę, naprawdę, wierzcie lub nie. O! Uderzyłem jeszcze w beczkę, proszę, już żadnych beczek pod koniec. Tutaj już tylko prosta droga do nowego auta i tak jest, drodzy państwo. W tym momencie dojeżdżamy do ostatniej stacji pierwszego poziomu i czeka tam na nas nowe auto. W końcu achievement wleciał. No ale pieniądze tutaj mówię, za jedną reklamkę dostałem chyba 180, tutaj za kilka minut jeżdżenia dostałem tak mało, więc okej, ale jest kolejny, w końcu kolejne stadium, mamy nowe auto, trzeba jechać nowym autem, trzeba oczywiście ulepszać nowe auto, ale gra naprawdę myślę, że fajna. Tak jak mówiłem, nowe auto w tym momencie wjechało, oczywiście tutaj dużo droższe są te wszystkie ulepszenia, więc ja zdecydowanie poza odcinkiem myślę, że będę sobie zarabiał na to wszystko, żeby następny odcinek troszeczkę krócej to wszystko tutaj wiecie, no mi zabierało. Tak czy siak, mam nadzieję, że wam się bardzo ten odcinek podobał, ja muszę przyznać, że bawiłem się naprawdę fajnie i będzie mi mega miło, jeżeli zostawicie te 2500, chyba że bardzo wam się podobało, to 3000 łapek. Oczywiście pamiętajcie o moim fanpage na Facebooku, gdzie takie oto karty Google Play są do wygrania, wbijcie, zostawcie łapkę i czekajcie na post konkursowy, a na przykład za taką kartę możecie sobie kupić tutaj, zobaczmy, ile pieniążków możecie sobie kupić, no ze 100 tysięcy pieniążków, więc naprawdę sporo. Do tego zapraszam oczywiście na G2, gdzie z kodem MANO 3% zwrotu na wszystkie fajowe gierki, link oczywiście w opisie, tam też link do mojego fanpage'a, Instagrama, zapraszam gorąco. Na dzisiaj moje Earn to Die 2-jowe świry, to wszystko, trzymajcie się, pa pa!